rywale w tym roku niezwykle dopisali. Będę miał zaszczyt stanąć na podium z Krzyśkiem Przybrowskim i Łukaszem Parszczyńskim. Na pewno są to niesamowicie inspirujący ludzie i sportowcy, z których mogę brać przykład. A trasa wymagająca, tak naprawdę rozegrało się wszystko na 6-7 kilometrze, gdy zaczęły się podbiegi. Do tych podbiegów dobiegliśmy w 6-osobowej grupie i tam się zaczęły roszady. Kto pierwszy zaatakował? Pierwszy zaatakował kolega z policji. Ja ruszyłem za kolegą z policji. No i wyszedłem z tych podbiegów, że tak powiem, pierwszy. Już tego zwycięstwa nie odpuściłem do samej mety. Właśnie dzisiaj okazałem się najmocniejszy na podbiegach, więc też stąd to zwycięstwo. Wyszedłem pierwszy z podbiegów. No i udało się te ostatnie 2 kilometry już samemu dobiec do mety. Lubię ten bieg, lubię tą sportową rywalizację. W tym roku w nowych barwach, RCI Gdynia. Serdecznie pozdrawiam. I mam nadzieję, że przyjadę za rok. Zwycięzcą został kapral Patryk Stypułkowski. Czynią Polski służb mundurowych została sierżant sztabowy Monika Stachowska. Monika uciekła już na pierwszym kilometrze, nadała tempo. Pierwsze 6 kilometrów to wiadomo jest płasko, więc można, kto jest szybki, można uciec. Więc Monika poszła i miała sporą już przewagę. A my biegłyśmy z Anią Fitzner i z Olą Jakubczak i chyba z tyłu jeszcze jakieś dziewczyny, ale nie znam. No tak praktycznie do 5 kilometra. Jak zaczęły się górki, no to zostałam tylko z Anią Fitzner i z Olą Jakubczak. Ogólnie byłam czwarta, ale i no tak myślałam, że pudło jednak dzisiaj chyba jednak się nie uda, ale po górkach Ania Jakubczak troszkę jakby widziałam, że ciężko jej było i jak już było znów płasko, no to dogoniłam ją, więc uplasowałam się na 3 pozycji, rozwinęłam już trochę nogi, bo jakoś po tych górkach nie było mi jakoś tak strasznie, ale cały czas czułam oddech 4. i 5. zawodniczki, tam gdzieś 6. też była, więc w tym roku dziewczyny były bardzo mocne, ale dowiozłam te 3. miejsce, jestem z Ciebie zadowolona, no bo jakby teraz nie trenuję, nie pozwala mi na to zdrowie, więc cieszę się z tego, że mimo wszystko w tym ważnym dla mnie biegu zajęłam 3. miejsce i wygrałam w wojsku.